Rawodnika, pełnia księżyca, 25 stycznia. Nie przegapcie okazji, aby zająć swoje miejsce pod słońcem. Tak się kiedyś mawiało. Kochani, 25 stycznia jest pierwsza tegoroczna pełnia księżyca. Ta pełnia księżyca ma miejsce w żywiole ognia, a to oznacza możliwe pożary, eksplozje, wypadki drogowe. Jest to czas katastrof, wypadków i różnych kłopotów, które kumulują się w tych dniach. Jest to również pora wzrastania, skorzystajcie z tego. Wszystko, co chcieliście zrealizować, może przyjąć konkretnie określoną formę. Wszystko staje się jasne i zrozumiałe. To, na co teraz czekacie, już niebawem zakończy się z waszej inicjatywy lub pod wpływem innych ludzi, bo pełnia księżyca to czas, kiedy wszystko staje na swoje miejsca. Dotyczy to naszych pragnień i naszego wyrażania siebie. Księżyc w pełni w znaku ognia przyniesie poprawę w wielu obszarach życia. Nie przegapcie okazji zajęcia swojego miejsca pod słońcem i zademonstrowania światu swoich najlepszych cech. W nieoczekiwany sposób otworzą się niektóre drzwi, które jeszcze wczoraj były szczelnie zamknięte. Warto być przygotowanym na życiowe zwroty, które zmuszą do zmiany priorytetów. Będzie możliwość wykorzystania starych kontaktów i nawiązania nowych. Ostatni tydzień stycznia idealnie nadaje się na oczyszczenie przestrzeni z tego, co stare i niepotrzebne oraz przygotowanie miejsca dla czegoś nowego i bardziej obiecującego. Pełnia księżyca w lwie sugeruje pozbycie się wszystkiego, co straciło znaczenie i już nie służy waszemu rozwojowi. Pełnia księżyca w lwie pomoże usłyszeć swój wewnętrzny głos. Jest to okres świadomości, odpowiedni czas na to, aby przemyśleć swoje relacje i powiązania, zrozumieć, kto jest waszym przyjacielem, a bez kogo możecie się łatwo obejść. Pełnia księżyca może przynieść wiele świetnych pomysłów, wiele świetnych idei. Wybierzcie z nich najlepszą, wykorzystajcie do maksimum i skutecznie energię tych pełni księżyca i przeżyjcie to wydarzenie w pozytywny sposób. Wdzięczność Wam wszystkim.